Proszę Państwa, druk numer 555. Referuje ponownie Krzysztof Jakubowski, tak? Tak, ostatnio muszę właśnie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek o stanie zarobku zakładowego organizacji pod nazwą budowa ośrodka odnowy biologicznej i rehabilitacji wraz z zaproszeniem biurowym apartamentowym, garażem podziemnym oraz budową zjazdu z ulicy Królowej Jadwigi dojazdem ludzką komunikacją oraz odwodnieniem w granicach działki inwestycyjnej oraz w ulicy dwóch istniejących budynków na działkach numer 215, 2412, części działki 2314. Ja nie doczytał wszystkich numerów obiektów kubaturowe i jeszcze działka zjazdowa obejmuje inwestycje oraz jeszcze trzy działki obejmujące drogę zjazdową, wszystko w odnośnie 10 metra wodza, ulica Królowej Jadwigi. Ja może przybliżę, bo tego hasła nie ma. To jest teraz Strzelnicy, po prostu newralgiczny teren. Nie od dziś Strzelnicy, drewnianej Strzelnicy starej i przyległości. On już jest tam. Uzasadnienie. Proponowany obiekt pomiędzy już kwestią kubatury i wysokości jest na tym terenie niepożądany. Obiekty tam zlokalizowane powinny pełnić wyłącznie funkcję operacyjną sportową. No cóż powiedzieć, jest niedomyślnik komisji, jak to się rzadko w sumie zdarza w tej kwestii, żeby tam czegoś narobić, bo tego typu, bo tak jak mówimy, funkcje rekreacyjno-sportowe przede wszystkim tam powinny dominować i ze względu na to upadła koncepcja i wniosek poprzedniego inwestora dla Strzelnicy, bo przy jego koncepcji funkcje rekreacyjno-sportowe w zasadzie nie były podnoszone, a jedynie usługowo nadzoru. Dlatego ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Proszę. Do tego, że na tej działce gmina odzyskała z ISU już robi projekt, że w tym inwestycji polegającej faktycznie na funkcji rekreacyjnej, tam jest planowana kręgielnia, tego typu rzeczy. Strzelnica też jest rozważana, także zakładam, że to, co się udało, że potem odzyskać od poprzedniego inwestora, faktycznie zostanie przeznaczone na cele rekreacyjno-sportowe i w przewidywanej przyszłości uda się to tam wybudować. W tej chwili jest zrobiony projekt, z tego co ja wiem, no i najprawdopodobniej za rok, może dwa, będzie rozpoczynana realizacja. 150 tysięcy na razie jest na to. 400. Już to jest? 400. Czy jeszcze jakieś uwagi, Szanowni Państwo? No ja tylko dodam od siebie, że przede wszystkim jeszcze nie znamy odpowiedzi nawet, czy się zgadza na drogę konieczną. Tym bardziej uważam, że zabiera... Obawiam się, że takiej zgody nie będzie. Podejrzewam, że nie będzie, bo ta droga konieczna może bardzo przeszkodzić inwestycji. Ale tak nie będzie, bo to i tak sądowy nie uzyskają. Uzyskają albo nie. Albo nie. To nie jest takie pewne. Ten jest zamiast do plana, to zawsze. Ale mają inny dojazd i chcą mieć lepszy dojazd. To są dwie różne rzeczy. Gdyby w ogóle nie mieli, to jeszcze wiesz, całkiem inaczej. Nie jest od razu jest też. Tak jest. Dobrze, czy jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo.